Dzień dobry, nazywam się Agata Jędraszczak, prowadzę bloga kuchniaagaty.pl i zapraszam na pachnący korzeniami przepis. To będzie karp po żydowsku. Moim pomocnikiem jest pan Jan, chociaż myślę, że dzisiaj to będzie tak, że ja będę jemu pomagać. Witam panią Agatę, witam państwa. Moje nazwisko Jan Bagrowski. Jestem przedstawicielem zakładu rybackiego w Ślesinie. Przyjechałem dzisiaj z naszym karpiem na Kielskim, gdzie będę pokazywał, jak się go robi, jak filetować go, wycinając polęgwicę i usuwając ości. A ja przygotuję tego karpia po żydowsku, więc będzie dużo korzeni, rodzynek i słodkich smaków. To co, zaczynamy od podstaw, panie Janie? Zaczynamy od podstaw. Kochani, pokażę wam, jak wyfiletować karpia. Musimy wiedzieć, co zrobić z tego karpia. Jeżeli chcemy jeszcze wykorzystać części łeb i grzbiet do zupy, to musimy pierwsze cięcie tutaj za przednią płetwą robimy. Pniemy tutaj najpierw wzdłuż tej linii. Ta linia nam oddzieliła część brzuszną od polęgwicy karpia. Obracamy sobie ją i jedziemy wzdłuż grzbietu. Kochani, wycinamy polęgwicę karpia. Polęgwica to jest coś dobrego i coś złego w karpiu. Coś dobrego, bo jest dużo mięsa, a coś złego, bo są tam takie widełkowe ości. Są one nie do usunięcia, ewentualnie można to ponacinać i przy smażeniu te ości się wytopi. Czyli głęboki olej. Głęboki olej. Patrzcie, trzeba delikatnie ponacinać, nie przycinając skóry. Słychać, jak nóż przeskakuje nam po tych ościach, wychodzi nam taka, powiedzmy, harmonika, różyczka. Skóra jest nienaruszona. Rybę smażymy od strony skóry i to nam się nie rozleci. Wycinamy tutaj część brzuszną. A teraz pokażę państwu, jak wyciąć całkowity filet. Taki płat duży. Cały duży płat. Znaczy podstawą jest ostry nóż. Ostry nóż. No nie tylko, ale i... Umiejętności. Tniemy tu wzdłuż grzbietu, podcinamy lekko, kochani, i od części brzusznej tutaj, przy dolnej płetwie. Nóż wkładamy, docinamy do ten i uważamy na palce. Wycinamy tutaj jeszcze te dolne płetwy, usuwamy. Kochani, z tym płatem możemy to samo zrobić, co jak wycinamy tą polęgwicę. Możemy tak samo ponacinać. I mamy prawie taki sam efekt, jak przy samym wycięciu polęgwicy. Kochani, powycinamy teraz takie półdzwonki. Jeszcze muszę powiedzieć, że smak ryby zależy też od karmienia. U nas w zakładzie rybackim jest karmiona wyłącznie zbożem. Proszę bardzo, mamy tutaj takie dzwoneczki ładne, piękne. Więc kilka prostych składników. Masło, piwo, żeby zrównoważyć słodki smak rodzynków, do tego trochę goździków, żeby wszystko przyniosło nas taki ciepły izraelski klimat. Na patelni dosłownie łyżka oleju. A to po to, żeby masło się nie topiło, jak trafi. Dobra, to teraz kosteczka taka masła tutaj. No to widzę, jaki profesjonalny nóż. Niech się towarzystwo stopi. I rozumiem, że sól, pieprz klasycznie doprawiamy. To proszę mi jeden młynek, pan drugi i lecimy z tym. O. Pozwolę sobie pokroić szalotkę. Przewracamy tą rybę. Widać, jest ślicznie. Tak ładnie kolor jest. No powiem panu, że... To wygląda pięknie. Możemy to zrobić ze wszystkich stron. Parę minut tutaj od środka. Tak, a potem boczki ewentualnie. Później boczki możemy przy tego. I będzie gotowa. Ryba gotowa. Ryba gotowa, przekładamy. Proszę bardzo. Super. Proszę bardzo. Pięknie, dziękuję. Na patelnię wrzucamy teraz szalotkę. Niech ona tylko nam się nie zbrązowieje. Tylko żeby się trochę zeszkliła, właśnie. Teraz już łopatką po Bożemu. Pięknie. I jakby był pan tak uprzejmy, w dzbanuszku jest piwo. Jasne. Proszę bardzo. Proszę czynić honory. Jeszcze troszkę. Jeszcze troszkę. Rodzynki. Trochę soku z cytryny. Tak.
jakbym mogła prosić jeszcze o kilka goździków. Nie za dużo, żeby tam nam się z tego nie zrobił piernik. No i się tak delikatnie podgotuję, żeby te rodzynki troszkę wypiły tego. Tak, tak. Masło, tak, powinno być chłodne i taką stworzy nam w tym sosie emulsję teraz. I na każdą porcję ten piękny, maślano, słodko-korzenny sos trafi. No to ostatnia łyżeczka pięknego, kremowego sosu. I myślę, że aż prosi się o odrobinę świeżo mielonego pieprzu. I chyba coś zielonego, prawda? Zielonego. Można koperek, można pietruszkę. No to zieleninka na koniec. Nam to wszystko ożywi. I te duże, słodkie rodzynki, myślę, że w towarzystwie karpia będą świetnie smakowały. I życzymy sobie wesołych świąt i smacznego karpia.